roboczymi zwierzaczkami z pasją do fryzur. Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody. Witpress, Witpress, baw się tak jak Witpress. Nikt nie zatrzyma mocy tej przyjaźni. Ten głos to sztos, I love Witpress. Oddajemy. To pudło już się nie domyka. Mam o wiele za dużo rzeczy, których od lat nie używam. Tym razem uda mi się jedną zjeść, bo Fabia mnie nie widzi. Cześć, wujku Fabio! Wow! Co porabiałeś? Ja nic, układałem włosy. Strasznie potargane. Przecież widziałam, że jedną już zjadłeś. Dobrze, ale te ciasteczki są bardzo dobre. To są babeczki. No właśnie, są przepyszne. Juliet je upiekła, najsłodsza z VIP petów. Jest rewelacyjną piekarką. Juliet! Racja! Te babeczki są pyszne! Ale skoro nie mogę ich zjeść, to po co je tu przyniosłaś? Chcesz się nade mną poznęcać? Bo chciałam, żebyś uczesał Juliet! Dzisiaj sprzedaję babeczki na jarmarku charytatywnym i chcę przy tym świetnie wyglądać! Nie zaprzeczę, że to brzmi jak bardzo ważna okazja, ale jaką fryzurę zrobić naszej Juliet? Ale wujku, mówiłam! Spokojnie, nie mam zamiaru jej zjeść, tylko użyć jako wzoru stylówki dla Juliet. Zainspirowane jej babimi czekami. Babeczkami! Właśnie! A mogę ja to zrobić? No dobra. Do tej stylówki potrzebne nam są szczotka VIP Pets, 8 gumek, 2 papilotki, 2 spinki z pomponami i opruszka. Gotowi? To do dzieła! No dobrze. Zaczynamy od dokładnego rozczesania jej włosów. A potem bierzemy kosmyk z każdej strony i robimy wysokiego kitka. Teraz zakręcamy w rękach każdy z nich. Następnie nawleczemy nimi papilotki. Teraz znowu chwytamy kitki i zakręcamy je. O tak. Od dołu do góry. I rolujemy je, tworząc małe koczki. Zabezpieczamy je spinką z pomponem. Uważajcie, bo już prawie kończymy. Teraz rozdzielamy resztę jej włosów po środku na dwa. I związujemy je gumeczkami na całej długości. Już prawie koniec! Brakuje już tylko jednego elementu. Obruszki! Voilà! Wyszło na mnie ziemsko! Musimy pokazać tę fryzurę przyjaciołom. Spodoba im się! Patrz! Nasza kolejna przyjaciółka! To Aleksja! VIP-petsowa malarka! Aleksja! Doprawdy? Bo ostatnio myślałem, czy nie przemalować tu ścian! Nie, wujku! Aleksja nie robi w budowlance! Ona maluje obrazy! Spójrz! Zrobiła je ze mną! Cudowne! Wprost rewelacyjne! Wy to macie talent! Od razu widać, że jesteśmy spokrewnieni! Czy je też zabierasz na jarmark? Nie pomyślałam o tym, ale to genialny pomysł! Cóż, dla artystki potrzebujemy fryzury kolorowej, odważnej! Ułożonej, ale luźnej! Już łapiecie? Ta stylówka jest naprawdę prosta! Potrzeba nam tylko paru rzeczy! Szczotki VIP Pets, pędzelka albo ołówka, dwóch gumek, obruszki i brokatu! Gdy mamy wszystko, możemy zaczynać! Jeśli nie macie pędzelka, możecie użyć czegoś innego, co znajdziecie. Na przykład, no... małego ołówka. Właśnie! W takim razie zaczynamy od rozczesania jej włosów. Teraz rozdzielamy je na dwie części i pleciemy warkocze. O tak! Żeby się nie rozwiązały, na końcach dajemy gumeczki.
Następnie bierzemy warkocze i układamy z nich kota na czubku głowy. O, Rajuniu, ale super! Teraz przebijamy koka pędzlem z góry na dół, żeby się nam nie rozplątał. Tylko ostrożnie, żeby nic nie popsuć. Jak się domyślacie, brakuje nam jeszcze jednego elementu. Obruszki! Z nią wszystko jest lepsze. A na koniec dodajmy brokat, by mogła lśnić jak prawdziwa artystka. Wow! Wow! Wygląda świetnie! Musimy uwiecznić te fryzury! Wyszliśmy ekstra! Muszę to wszędzie wrzucić! Rewelacja! A ty teraz idziesz na ten jarmark, tak? Tak! Z takimi fryzurami, rysunkami i babeczkami przyciągniemy klientów! To będzie sukces, jakich mało! A mogę pójść tam z wami? Mam mnóstwo przyborów fryzjerskich, których już nie używam. Możemy je także sprzedać na jarmarku. Świetny pomysł, wujku. A jak skończymy, możemy pójść razem coś zjeść. Dobrze, a tymczasem ja coś przekąszę. Jesteś niereformowalny. Ale pyszne. Jeśli chcecie być z nami na bieżąco, pamiętajcie, żeby zasubskrybować nasz kanał. Właśnie. Trzymajcie się, przyjaciele VIP-pec. Do następnego.